Witamy FIMA w Sport Tomasz Weryński, witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciek Drescher, dobry. kierowca wyścigowy. Maćku, poprzedni weekend rozpoczęliście sezon, rozpoczęliście z wysokiego C, opowiedz jak było. No, rozpoczęliśmy bardzo dobrze, bo zajęliśmy drugie miejsce na wyścigu 12-godzinnym w Mugello. Poszło świetnie, była naprawdę super atmosfera w zespole i myślę, że no jak na pierwszy start nowym samochodem, no to wiele więcej się już nie można było spodziewać. Swoje zadanie jako kierowca wykonałem bardzo dobrze. Oczywiście jest jeszcze bardzo dużo do, do urwania w takim samochodzie, żeby poprawić swoją jazdę, no ale na tym będziemy pracować przez najbliższe kilka miesięcy. No i mam nadzieję, że następne starty też nam tak będą świetnie szły, jak ten start we Włoszech. Na pewno też dla mnie cenne doświadczenie, ogólnie też jako sam, sam tor, bardzo szybki, techniczny, ciekawy. Teraz współcześnie nie każdy tor jest taki fajny, bo jednak dużo torów w tym momencie stawia na bezpieczeństwo. Tam jest parę miejsc, gdzie, gdzie można się trochę bać, co też jako kierowca wyścigowy lubię. Ten samochód powiedz coś o nowym samochodzie, bo przesiadłeś się. Na pewno ten samochód jest o tyle ciekawy, że no w porównaniu do wcześniejszej Toyoty ma 100%. 33 konie więcej, ma 333 konie, więc już jest czym przyspieszyć, szczególnie, że samochód jest też cały wyweszony, no to jest auto przygotowane już przez fabrykę e, Motorsportu BMW i e, no sam, samo dopracowanie tego auta, detale, to wszystko składa się w taką jedną całość i no i to sprawia, że ten samochód jest naprawdę świetny w prowadzeniu i też świetnie wygląda każdy szczegół, choćby i kierownica, która w normalnej wyścigówce takiej budowanej tylko przez, przez kogoś, no to mamy zwykłe kierownice takie, one są obszyte zamrzem, no ale to jest zrobione tak powiedzmy topornie troszeczkę, no nie? Tam nawet każdy szef jest zrobiony tak jak nie w wyścigówce, właśnie. Ja przeczytam jeden fragment z profilu facebookowego bodaj, że ten wyścig za kierownicą BMW to spełnienie moich marzeń, moich motoryzacyjnych marzeń. Jeśli ktoś mi się wczoraj przyglądał za kierownicą, to mógł dostrzec, że banan nie schodził mi z twarzy, czyli spełnienie motoryzacyjnych marzeń, a nie wyżej? Y oczywiście, tych marzeń mam dużo, ale. Takich przyziemnych marzeń? Y na pewno już. Co najmniej od roku y, też myślałem właśnie o takiej napędówce, która, no, po pewnym czasie, jak się już nauczę tego tylniego napędu w Toyocie, y, no, byłaby czy, krokiem wyżej y, no i też y, takim przedsionkiem do jeszcze szybszych samochodów. To auto idealnie łączy cechy y, właśnie takiego już bardzo szybkiego samochodu, a jest jeszcze na tyle. Powiedzmy, tanie w eksploatacji, jeśli wyścigówka może być tania, że pozwala mi dużo trenować, a w tym momencie jest to dla mnie bardzo ważne. Mhm. Jak patrzymy na zdjęcia na jakimś właśnie profilu społecznościowym, gdzie tam mocno jesteś aktywny, to tak można, można stwierdzić, że to taka Formuła 1 trochę się już powoli robi, tak patrząc na nie, przez pryzmat kasku czy takich. Tak, no, to tak wygląda, że. Oczywiście Formuła 1, no to już w wyścigach samochodowych powiedzmy, że to jest taka królowa, ale mm, niższe klasy yy, wcale nie są jakoś takie. Nie, wiem, nie wygląda to tak, że przyjeżdża tam paru yy, powiedzmy, nie wiem, starych dziadków, którzy sobie jeżdżą w kółko po torze, i w sumie nie zależy im na, na tym, jak szybko pojadą. Tylko tutaj już każdy. Na tym poziomie robi wszystko, co może, żeby pojechać jak najszybciej. Mamy najlepszy sprzęt, staramy się znaleźć najlepszych mechaników. Właśnie ten zespół, w którym też startowałem, on zajmuje się przygotowywaniem samochodu do wyścigów i ogólnie wyścigami od ponad 10 lat. Więc to jest no, taki. Taka zgrana ekipa, która no, pracuje cały czas nad tym, żeby być lepszym, zresztą kierowcy też, no, ja tam byłem najmłodszy, natomiast y, y, inni kierowcy choćby i jechał z nami kierowca testowy Audi, y, który no, naprawdę miał też ogromne umiejętności i mogliśmy razem walczyć o ten wynik właśnie, o to, co zresztą wyszło nam świetnie. Bo jest bardziej trafne jest porównanie Ciebie do Kuby Giermaziaka, czy do Roberta Kubicy? Na pewno bardziej trafne jest porównanie do Kuby Giermaziaka, no, ze względu na to, że ja przede wszystkim się ścigam teraz w wyścigach samochodowych, jednak są to właśnie inne wyścigi. Yy, polegają one na tym, że jednak mamy ten zespół, yy, musimy też zaufać innym kierowcom. Yy, mi się to też bardzo podoba, bo yy, no, oni też mi w jakiś sposób pomagają. Przez co szybciej się rozwijam. Oczywiście mam trenera, ale jednak zawsze no, taka walka zespołowa jest dla mnie po prostu ciekawsza niż, niż tak, jak Kuba, Jermaziak jeździ w swojej klasie tam w sprintach i on pracuje tylko na siebie. Natomiast zresztą, tak jak widać tutaj też na, na, na ekranie. Każda forma jazdy samochodem mi się podoba i jazda samodzielnie też jest bardzo fajna. Tutaj jest właśnie fragment z Wyścigów Górskich i Mitsubishi z zeszłego sezonu, więc no tu jadę sam, pracuję na własną rękę, też mi to świetnie wychodzi, bo jednak to drugie miejsce udało się w zeszłym sezonie wywalczyć i no zobaczymy jeszcze, co będę robił w tym roku, dlatego że tak naprawdę no, plany są takie, że już mamy właśnie przyznany samochód od BMW, który odbieramy w czwartek i, i, i no, mam zamiar startować w pucharze BMW będzie tylko dwóch kierowców, ja i jeszcze inny kierowca. Jaki to będzie, kto to będzie, no to, to jest jeszcze niespodzianka. Natomiast no, tam na pewno też to jest takie troszeczkę połączenie pomiędzy właśnie. Taką formą wyścigów, a, a tą formą takich długodystansowych wyścigów, dlatego że no choćby i w VLN, w którym się ścigałem też w zeszłym sezonie, to były zespoły, w których jechało nawet do pięciu kierowców. Co już wtedy troszeczkę wypacza przy załóżmy czterogodzinnym wyścigu, tę ten, ten, to, to pracę naszą, dlatego że, no, wiadomo, jeśli ktoś będzie dużo słabszy, no to my musimy. Za niego jeszcze nadrabiać i, i to jest jeszcze trudniejsze. A irytujące trochę, że musicie tak jakby, że musisz tak wypracować na, na kogoś jednak? Myślę, że nie irytujące, natomiast no, to, to też motywuje I, i, i na pewno właśnie trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że, że jest się zespołem i walczymy razem na, na, własną, na własny jakiś tam wynik. Mi się też jeszcze jak już tak mówimy o tych, o tych wyścigach. Co, co czym się różni? Na pewno mi się bardzo podoba to, że w wyścigach długodystansowych y, trzeba być bardzo dobrze przygotowanym kondycyjnie I, i, i to nie jest tylko walka o to, żeby pojechać jak najszybciej, tylko, żeby wytrzymać, tylko żeby wytrzymać. Walczymy też z własnym organizmem, bo miałem też takie wyścigi, w których musiałem jechać trzy godziny z rzędu. No właśnie, ja gdzieś przeczytałem, że ty jechałeś 300 okrążeń. To w ogóle brzmi, jakbyś, nie wiem, jakbyś się zgubił. O. Na pewno było to ogromne wyzwanie, szczególnie, że już na tym takim poziomie, jak, jak ja jeżdżę, no to na początku myślałem, że przechodząc z wyścigów typowo sprintowych, w takim wyścigu długodystansowym to będzie troszeczkę większą rolę odgrywała taktyka. Owszem, odgrywa, ale przez te. Dwie, trzy godziny. Okazało się, że trzeba jechać cały czas na 110%, więc no, to jest ogromna trudność też dla mnie. I zresztą miałem na początku z tym problem. Musiałem się też do tego przyzwyczaić, bo jednak sam nie byłem w stanie też wytrzymać tego obciążenia przez tak długi czas. No ale ciężką pracą dochodziliśmy do tego, że w tym momencie jestem w stanie właśnie jechać bardzo szybko przez bardzo długi okres czasu. Zapytam Cię o fizjologię: no bo to jest trzy godziny jednak. Pamiętam, że Krzysztof Kołowczyc kiedyś w swojej książce napisał, że on po prostu jest w stanie wypocić to, co prawda miałby wydostać z siebie. Jak to jest u ciebie? Myślę, że dość podobnie, bo no, w samochodzie, jeśli jest ładna pogoda, to, to nieraz jest około 70 stopni Celsjusza, więc mamy tam taką małą saunę. No i dodatkowo jednak jazda. Z takimi prędkościami wymaga ogromnego skupienia, co też jest męczące. Plus, z czego wielu ludzi może sobie nie zdawać sprawy, naprawdę, w takim samochodzie wyścigowym już mamy ogromne przeciążenia, które też są męczące. Tutaj może tego nie za bardzo widać, natomiast na niektórych zakrętach to taki breloczek od kluczyka, gdzie on normalnie no, powinien sobie tak wisieć w dół, on się zaczyna przechylać kompletnie tak w poziom, więc na, naprawdę to jest duże obciążenie dla organizmu, zresztą też właśnie muszę bardzo dużo trenować fizycznie, żeby być w stanie to znieść, no i też żeby później na starość powiedzmy być zdrowym, bo jednak plecy też są bardzo obciążone. Mhm. Jak godzisz sport ze szkołą? Godzę. <laughs> Natomiast no, jest to bardzo trudne, bo, bo, bo mamy ciągle zawody, a że w tym roku mam zdawać się maturę, no to. Nauczyciele nauki... się poznają. Nauczyciele mnie poznają, ponieważ też jestem coś takim specyficznym człowiekiem. <noise> na pewno, na pewno mój charakter daje o sobie znać w szkole. Natomiast no, ja się staram, jak tylko mogę. Mam chwilę wolnego czasu, no to robię tylko dwie rzeczy tak naprawdę. Jeżdżę, ćwiczę. Yy, trzy rzeczy, no i się uczę. Yy, jak jedziemy gdzieś na zawody, na przykład jak będziemy wyjeżdżać jutro, no to w samolocie, w którym będę leciał, będę po prostu się uczył choćby i włosu, czy matematyki. No ładnie. Odnosisz sukcesy. Właśnie, jeżeli chodzi o tą szkołę. Yy, jak przyjeżdżasz, to ci twoi koledzy. Jak, jak, jak oni od się odnoszą do twojego sukcesu? No bo wiesz, jak to jest w Polsce. Różnie jakby postrzega się te osoby, które odniosły sukces. Ja osobiście wśród moich przyjaciół, kolegów nie spotkałem się nigdy z nie wiem z zawiścią czy zazdrością. Oni zawsze mi życzyli dobrze i, i tak jak na przykład dzisiaj, no to też część z nich gratulowała. Natomiast yy, myślę, że Relacje między nami, no to, to są po prostu koleżeńskie relacje, i oni kompletnie na to nie patrzą. Czy ja się ścigam? Gdybym biegał albo nie wiem, jeździł na rowerze, to by wyglądało dokładnie tak samo. Po prostu to jest też moja miłość, wyścigi samochodowe i, i, i hobby. Mhm. A ci twoi koledzy z toru mówiliśmy przed programem, że tam nie zawsze jest fajnie w tym kontekście. I to mi się właśnie, kolejna rzecz, która mi się podoba w wyścigach długodystansowych, ponieważ. Ci moi koledzy, z którymi startuję jednym samochodem, no to jesteśmy dla siebie mili i, i, i powiedzmy, że się ze sobą przyjaźnimy, nawiązujemy nowe relacje. Jeśli jedziemy z kimś, kogo wcześniej nie znaliśmy, zresztą, właśnie choćby ten kierowca testowy Audi, to no, naprawdę spędziliśmy ze sobą miło czas i, i rozmawialiśmy o wielu rzeczach, też o samochodach. Natomiast no, myślę, że. Właśnie Pan też powiedział, że tak jak chyba wszędzie w życiu, no ta konkurencja, walka ze sobą daje o sobie znać i nie każdy jest tak miły. Zresztą to jest też jeden z powodów, dla których troszeczkę właśnie. Zmieniłem tą dyscyplinę ze sprintów na, na wyścigi takie bardziej długodystansowe. Bo po prostu w takich wyścigach, wyścigach jest dużo lepsza atmosfera. Czy w wyścigach górskich, no, też naprawdę tam inaczej nawet płynie czas. To jest dużo milsze, po prostu jak spędzamy z, czas z ludźmi, którzy, którzy są w stosunku do nas inaczej nastawieni. Więc, więc no, to tak wygląda plus minus. Ja, ja właśnie się na własnej skórze miałem o tym okazję przekonać też w wyścigach długodystansowych, tym razem na ostatnim wyścigu, ale no, jakoś specjalnie się tym nie przejmuję, robię swoje. Dla mnie, mój rywal na torze, no to on może być rywalem, ale nie wrogiem. Więc, więc nie widzę tutaj żadnego problemu. No ale niektórzy chyba nie mogą do tego tak podchodzić. Trudno. Ty coś robisz w garażu, lubisz takie kwestie właśnie stricte mechaniczne. Czy... Jeszcze zanim zacząłem się ścigać, to, to z moim przyjacielem o przezwisku że powiem, Pączek, <grybujesz> 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 bardzo, bardzo lubiliśmy się bawić w mechaników. On, on, on miał skuter. Zawsze coś przy nim grzebaliśmy i, i to nas bardzo cieszyło. Teraz troszeczkę mniej się w coś takiego bawię, no bo jednak, przez szkołę i przez te wyścigi, no to już trochę to zeszło na drugi plan. Natomiast choćby teraz, jak odbudowywujemy jeden z takich naszych samochodów, który był zresztą moim marzeniem, żeby, żeby go mieć, to, to się staram angażować to i, i, i bawić się właśnie w tego mechanika, robić coś przy silniku, który, który jest składany, i, i który w końcu mam nadzieję, że będzie działał w tym, w tym moim wymarzonym samochodzie. Tak oczami wyobraźni, widzisz swój następny krok, żeby pójść do przodu? Jakiś, nie wiem, nowa, nowy cykl wyścigów? Widzę, chociaż myślę, że to troszeczkę potrwa, ponieważ najbliższe dwa lata chciałbym spędzić w BMW, ponieważ no, po tym pierwszym starcie, no, podium to już nie ukrywam, że no, dla mnie to było ogromne przeżycie, że Pierwsze właśnie start takim samochodem i od razu taki wynik. To się troszeczkę w tym aucie zakochałem przez to i, no i myślę, że przez najbliższe dwa lata tym autem będę, będę jeździł i, i będzie tam jeszcze dużo do zrobienia, do nauki i, i będzie mi właśnie dawał tego banana na twarzy. A w przyszłości no to takie moje marzenie auto klasy GT3, czyli samochód. W w którym tak, już też są serie różne z tymi samochodami, również długodystansowe. Dużo większy docisk aerodynamiczny, nie wiem, 600-700 koni w takim samochodzie, więc to byłby taki mój kolejny krok. Jest się czym rozpędzić. A byłoby się czym rozpędzić, a finalnie, no to zobaczymy. To już są takie plany, że nieraz nie wiem, co będę robił za miesiąc, także... Maćko, tutaj zakończymy. Na pewno będziemy kontynuować tę rozmowę w sezonie. Mam nadzieję, że do nas jeszcze przyjdziesz. Mówiliśmy coś o konkursie. Nie masz teraz nic dla nas, ale obiecałeś, że coś nam doślesz. To może zadamy pytanie konkursowe, a o nagrodzie poinformujemy na Facebooku. Masz jakieś pytanie dla widzów, tak? Hmm. To będzie trudne pytanie, ale ja myślę, że żeby ono było takim, taką wisienką na torcie, to ja bym go, to pytanie skonsultował jeszcze z moim trenerem i po prostu byśmy to wrzucili na Facebooka. Dlatego Dobry. że no, ten mój trener to jest człowiek, który nieraz mnie potrafi zagjąć wiedzą, i myślę, że żeby to było coś ciekawego. Właśnie coś, co jeśli ktoś się postara, y, to znajdzie, ale, ale żeby było czymś takim innym. Myślę, że jak zadam jakieś takie proste, najprostsze pytanie, nie wiem, jak wygląda opada wyścigowa albo y, no coś z wyścigów długodystansowych, to... Będzie trochę takie zbyt płytkie, więc... To tak się, tak się umawiamy. Nagroda będzie warta na pewno tego, żeby, żeby się trochę postarać. Czekajcie na Facebooku, na pewno będzie zajawka z pytaniem Maćka. Do usłyszenia. Maciej Drescher Życzymy powodzenia w kolejnych, w kolejnych wyścigach. Dzięki. Do zobaczenia. Dziękujemy. zobaczenia.